Siemano wszystkim, z tej strony Mateo. Dzisiaj jestem z około 15 widzami, podskoczcie. Dzisiaj jest taki, powiedzmy, Simon mówi o tą koskę. To jest bagnecik, który jest warty około 800 zł. Zanim jednak zaczniemy, to wytłumaczę szybko, o co chodzi z tym Simon mówi. Jeśli ja powiem Simon mówi, to każda osoba musi wykonać moje polecenie po podwiedzeniu Simon mówi. Osoba, która wykona to polecenie najwolniej albo w ogóle go nie wykona, po prostu ginie. Czyli osoba, która wytrzyma ze mną jak najdłużej, wygrywa koskę. Jeśli będzie 10 tysięcy łapek w górę, to będzie taki kolejny odcinek z większą ilością osób i z droższą koską. Więc teraz uwaga, od teraz zaczynamy wszystko. Simon mówi, kolego, wracaj na miejsce, nie kazałem ci tutaj iść. Dobra, uwaga, podskoczcie. Dobra, więc na start. Trzy osoby są wyeliminowane, bo od teraz oczywiście Simon mówi, to jest Simon mówi. I teraz uwaga, pierwsza konkurencja będzie taka, żeby był totalny bezruch, Simon mówi. Ja teraz pójdę, położę gdzieś tego Glocka i osoba, która znajdzie tego Glocka, tylko nie oszukujcie, będzie miała możliwość zabicia, no powiedzmy, jednej osoby. Dobra, dobra, możecie szukać. Pierwsza osoba, niech napisze, jeśli ktoś znalazł. Wszyscy wyrzucają bronię, ale to dobrze. Dobra, pamiętajcie, że musi być Glock. Dobra, osoba, która znalazła Glocka, niech przyjdzie tutaj do mnie, o tutaj, w to miejsce. Możesz zabić jedną osobę, która ci nie odpowiada, tak po prostu. Także dawaj, Simon mówi oczywiście. Kogo wybierzesz? To jest teraz licytacja. Wyliczanka. Dobra, jest. Ja się za chwilę odwrócę i policzę do 5 sekund i przez te 5 sekund, jak się odwrócę z powrotem, nie chcę nikogo widzieć. I pierwsze 3 osoby, które znajdę, po prostu umierają. Także uwaga, czas, start. 5, 4, 3, 2, 2, 2, 1. Dobra, uwaga. Teraz w sumie tak sobie myślę, że tutaj się liczy bardzo fart. I oczywiście Simon mówi totalny bezruch, żeby nie było, że wy wiecie, gdzie ja jestem i... Oj, przykro mi, kolego. Ja myślę, że jeszcze ktoś tutaj będzie. I słuchajcie, wy... O, to był słaby pomysł, żeby się w jedno miejsce we dwójkę chować. Chodźcie w tym momencie wszyscy na recepcetę, Simon mówi. I słuchajcie, wy w komentarzach też możecie podsyłać jakieś różne pomysły na konkurencję. I teraz tak, ustawcie się wszyscy w tym miejscu, Simon mówi, jak najbliżej siebie. Jak najbliżej siebie. Losowanie. Uwaga. Kto zginie, ten zginie. Nikt nie zginął. Więc po prostu ja sobie teraz wyjdę. Dobra, jedna osoba niestety, ale musiała umrzeć. Ale w tym momencie możecie się podzielić na dwie drużyny, akurat fajnie. Niech podejdzie tutaj pierwsza jakaś losowa osoba i tutaj druga. Simon mówi, obojętnie która. Dobra, ty i na przykład z ceteków niech jeden będzie. Dobra, ty. I teraz tak, ty masz bombę, jeśli ci powiem, to po prostu zaplantuj tą bombę, a ty, mordo, będziesz musiał po prostu rozbroić tą bombę i zabić przeciwnika. Takie po prostu jeden versus jeden szybkie. Dobra, w takim razie możesz już plantować bombę. Dobra, i teraz ty ruszaj, Simon mówi, i musisz tą bombę rozbroić i zabić przeciwnika. O, dobra. O, proszę. Zróbmy teraz bardzo prostą konkurencję, a mianowicie macie 10 sekund i osoba, która będzie najniżej na mapie, po prostu przegrywa. Uwaga, 10 sekund, czas, start, Simon mówi. Raz, dwa, trzy i tylko nam idzie. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, uwaga, Simon mówi totalny bezruch, przepraszam. Ty musisz zginąć, przepraszam bardzo, dobra. Zrób tą konkurencję na szybką zwinność, nie? To teraz uwaga, Simon mówi, ustawcie się tutaj, wszyscy ci na ławce, ustawcie się tutaj, Simon mówi, w tym miejscu, a ty chodź do mnie, bo jesteś zwycięzcą, Simon mówi. I teraz uwaga, w tej konkurencji muszą niestety zginąć aż dwie osoby. Ty jesteś bezpieczny, bo wszedłeś najwyżej i miałeś też farta przy okazji. Uwaga, podskocz. O kurde, szmówi, podskocz. Ups, no dobra, miałeś farta, dobra, bo oczywiście wszystko działa na Simon mówi, a nie jakiś Szymon. No dobra, uwaga, Simon mówi, celownik do góry. Dobra, byłeś wolniejszy, także uwaga, zostały dwie osoby. I myślę, że najlepszą konkurencją na to będzie to, abyście po prostu zawalczyli przeciwko sobie na midzie. I teraz tak, ty, Simon mówi, idź sobie na koniec A. Przy ścianie ustań, na koniec A. A ty idź na, powiedzmy, na samochód pod B. Ty jesteś przy ścianie na A, a twój kolega jest przy ścianie na B. I teraz uwaga, bo osoba, która przegra, no tak naprawdę przegrywa 800 zł, nie? A jeśli ktoś z was wygra, no to wygrywa przy okazji tego bagneta.
I uwaga, jeśli ja powiem czas start, to musicie przyjść na mida i po prostu zawalczyć jeden versus jeden. Ja będę stał w oknie, tak że mnie nie zabijajcie. Uwaga, czas start, Simon mówi. Jeśli ktoś ma, nie wiem, więcej HP czy coś, no to trudno. Tutaj też dużą rolę odgrywa fart. Także uwaga, czas start. Dobra, jedna osoba jest na midzie. Halo, mordo, gdzie ty jesteś przy samochodzie? O! O, skubany. Dobra, toczy się pojedynek. No nieźle. Kto to wygra, to ja nie mam pojęcia. O, dobra. Okej. Okay. Słuchajcie, w takim razie. Koskę wygrał bot Herney. Dobrze patrzę? Jesteś botem Herney? Pokiwaj. Okej, okay, dobra. W takim razie bot Herney wygrał właśnie tego bagneta. I słuchajcie, ja wiem, że te konkurencje póki co, no, mogą być po prostu takie zamulujące i nudne. Na pewno też będziecie pisali, że to jest kradziona seria i tak dalej, i tak dalej. No i co ja mam wam, słuchajcie, powiedzieć? No, każdy człowiek ma wolność słowa, wolność nagrywania. Nie ma czegoś takiego jak prawa autorskie na pomysł filmu, więc teoretycznie mogę nagrywać to, co sobie chcę, a to, że to jest po prostu fajna opcja, to będę też takie rzeczy nagrywał, także zostawiajcie dużo łapek w górę. No i dobra, za chwilę poleci oferta. Ja wam bardzo dziękuję za oglądnięcie tego odcinka do końca. Widzimy się już niedługo, trzymajcie się i siemka.